Serdecznie na dziedzińcu Trzymiatowskiego Ośrodka Kultury. Mamy piękną pogodę, piękną niedzielę, także zapraszamy, kto jeszcze w domach, to zapraszamy tutaj do nas, wiele się dzisiaj będzie działo, także bardzo miło, że możemy Państwa tutaj gościć. Drodzy Państwo, spotkaliśmy się dzisiaj na takiej uroczystości, na takiej imprezie, na pewno o bardzo ważnym charakterze. Cały czas podkreślamy to, że nasze miasto jest miastem wielokulturowym. Co to wszystko oznacza? Drodzy Państwo, wiecie doskonale, bo nieraz już nasze imprezy czerpały z tej bazy wielokulturowości i z tego nasze miasto bardzo się cieszy, bardzo jest dumne, że może pokazywać to, że jesteśmy różni, ale jesteśmy razem. Proszę Państwa, 24 września w Szczecinie po raz pierwszy odbył się Festiwal Mniejszości pod Polską Flagą. Był to cykl wydarzeń kulturalnych dedykowanych mniejszościom narodowym zamieszkujących Szczecin i okolice. Były koncerty, spotkania autorskie, pokazy filmowe, taneczne, wiele, wiele wydarzeń, całe bogactwo kulturowe wszystkich mniejszości, które mieszkają w Trzymiatowie. Skierowany był do wielu osób, które kultywują swoje tradycje, a proszę Państwa, festiwal zagościł dzisiaj w Trzymiatowie. Udało nam się wspólnie z Radiem Szczecin zaprosić tutaj Państwa do nas do Trzymiatowa, do Trzymiatowskiego Ośrodka Kultury, ponieważ u nas tradycje, tak jak Ania powiedziała, wielokulturowe mamy od wielu, wielu lat. Zapraszamy Panią Dyrektor Trzymiatowskiego Ośrodka Kultury, która o wielokulturowości wie na pewno bardzo, bardzo dużo i chętnie się z Państwem tym podzieli. Dobry Państwu. Bardzo mi miło, iż dzisiaj możemy się spotkać w takiej pięknej, słonecznej niedzieli na dziedzińcu Pałacu w Trzymiatowie. Szanowni Państwo, ja chciałabym przywitać wszystkich mieszkańców Trzymiatowa bez względu na to, jaką reprezentują nację czy narodowość. Trzymiatów słynie z tego, że świetnie się dogadujemy. I Szanowni Państwo, ten okres od czasu powojennego do tej pory to czas, kiedy społeczność Trzymiatowa zaczęła dogadywać się, zaczęła tworzyć wspólnie świetne projekty, zaczęła przebudowywać to miasto. I to dzięki Państwu, dzięki Waszej tolerancji, dzięki Waszej spostrzegawczości, dzięki Waszej wrażliwości możemy być jednolitą grupą społeczną. Niemniej zawsze zwracamy uwagę na to, że każdy przyjechał tutaj ze swoją kulturą i musi i chce i trzeba tę kulturę pielęgnować. I Szanowni Państwo, zaprosiliśmy naszych przyjaciół Ukraińców. Mają tutaj ze sobą swój namiot z wyszywankami. Zaprosiliśmy zespoły, które będą nam towarzyszyły. Zaprosiliśmy nasze dzieci, które pracują tutaj u nas w Trzymiatowskim Ośrodku Kultury. Więc będzie dużo muzyki, a także dużo regionalnego jedzenia. Szanowni Państwo, Trzymiatów jest wyjątkiem na mapie nie tylko naszego powiatu czy też województwa, ale na mapie Polski. Przez to, że Trzymiatowie w tak niedużej miejscowości są cztery kościoły, cztery wyznania. I zawsze przypominam sobie taki widok, powiedzmy 20-25 lat temu, kiedy to w niedzielę ludzie wychodzą do swoich kościołów, idą na tę główną ulicę, a potem jedni prawo do kościoła rzymskokatolickiego, ludzie z lewo do kościoła ewangelickiego, nieco dalej na światłach prawo do kościoła prawosławnego i dalej do, tak nazywamy, do dużego kościoła katolicy. Proszę Państwa, czy nie piękne miasto, które tworzy piękne drzewo, pięknych gałęziach, dbajmy o to, żebyśmy zawsze, żeby te relacje między nami były jak najlepsze. Dziękuję bardzo. Drodzy Państwo, a tą całą działalność Trzymiatowskiego Ośrodka Kultury wielokulturową, właśnie bazującą na tej wielokulturowości, dostrzeżono, ponieważ otrzymaliśmy naprawdę ogromne wyróżnienie, kiedy spotkanie czterech świec, czyli wieczór ekumeniczny poświęcony czterem wyznaniom, został wpisany do Krajowego Rejestru Dobrych Praktyk na rzecz ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego. Więc jest to widziane, jest to spostrzegane i z tego jesteśmy bardzo, bardzo dumni. Właśnie, tak, chcemy przywitać wszystkich oczywiście. Zapraszamy tutaj Państwa, mamy przygotowane miejsca siedzące. Proszę śmiało siadać. Witamy pana wiceburmistrza, pana Grzegorza Olejniczaka. Witamy
radną gminy panią Agatę Wysoczańską, wszystkich oczywiście serdecznie rodziców, opiekunów, którzy przygotowali dzisiejsze występy. Bardzo serdecznie wszystkich Państwa witamy. Co my dzisiaj takiego będziemy, drodzy Państwo, Wam oferowali? Otóż ogłosiliśmy konkurs na potrawę wielokulturową i mamy już kilkanaście potraw, z tego co tutaj słyszałam. Od godziny 13 mniej więcej do 14 jeszcze można właśnie teraz przynosić. Przed 14 zbierze się jury, a o 15 nastąpi wręczenie nagród w tym konkursie. Natomiast tutaj również na naszym dziedzińcu będzie plenerowe gotowanie. Drodzy Państwo, mamy warsztaty kulinarne prowadzone przez Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznej REGA. Tutaj namiot rozbity pod drzewami. Zapraszamy do odwiedzenia tego namiotu. Będzie tam prezentacja polsko-ukraińskiej kuchni tradycyjnej, opartej na smakach znanych mieszkańcom Kresów w późnym średniowieczu i w pierwszych dekadach epoki odrodzenia. Na stół trafią ponoć wędzonki, kiszone grzyby, jakieś potrawy mięsne. Oprócz tego na wielkiej, dzielonej na trzy części patelni będą przygotowywane potrawy polskiej, niemieckiej i ukraińskiej kuchni, czyli smaki naszych sąsiadów. I na pewno będzie to coś spektakularnego, pysznego. Będzie kulisz, będą kiełbaski bawarskie. No i oczywiście w Przebiatowie nie może zabraknąć kaszy, więc będzie kasza szyb gulaszu. Wszystko to przygotuje dla nas Fabryka Obfitości, więc na pewno obficie nas tutaj poczęstują. Oprócz tego wystawa haftu, tak jak pani dyrektor mówiła, haft ukraiński. Muzeum Pałacowe zaprasza, dzisiaj otwarte szeroko drzwi, wszystkich zapraszamy. Możecie zobaczyć nasze muzeum, w którym o wielokulturowości mówimy od lat. I tam też to dostrzeżecie. Oprócz tego Trzebiatowskie Towarzystwo Kultury przygotowało sąsiedzką biesiadę. Też wszystko zapraszamy tutaj dzisiaj dla Państwa. Świeże, ciepłe, pachnące potrawy. Bardzo, bardzo zapraszamy. Nie musicie dzisiaj gotować obiadu, bo na pewno tutaj się obficie najecie. Tak, wszystko, proszę Państwa, jest to poczęstunkiem. Tu Państwo już pytali, czy coś płacimy. Za nic nie płacimy, proszę się częstować. To wszystko jest przygotowane dzisiaj dla Państwa. Piękna pogoda, zapraszamy więc, żebyście poinformowali swoich znajomych, że czekamy na nich, że tu do 16.30 dzisiaj biesiadujemy i cieszmy się, że pogoda dopisała, bo wczoraj jeszcze patrzyłyśmy, no mówimy, o chyba będziemy musiały wszystko do środka przenosić. Na szczęście jest pogoda i jest zabawa. Ania zaraz powie o programie, ja jeszcze chciałam zaprosić również Państwa do namiotu Radia Szczecin. Mają swoje promocyjne stoisko, także zapraszamy również do odwiedzenia stoiska Radia Szczecin. Drodzy Państwo, już za chwileczkę wystąpią dzieci, które pracują w kole Zabawa, prowadzonym przez panią Ludmiłę Chrypiczuk. Będzie to przedstawienie kilku tańców, które przygotowali w niedługim czasie, bo dzieci się zmieniają, pracowały do czerwca, teraz nowa grupa we wrześniu się zawiązała, więc na pewno będzie to coś ciekawego. No rodzice zaciskają palce, będzie dobrze. Trzymajcie kciuki, będzie dobrze. Zresztą nikt tu dzisiaj nikogo nie ocenia. Wszyscy mamy być razem i wszyscy mamy się świetnie przede wszystkim bawić. Wszyscy razem. Drodzy Państwo, potem o 13.30 mniej więcej wystąpi zespół Kochanej Spiw w wiązance piosenek ukraińskich. Trzebiatowski zespół folklorystyczny Aramis, który zaprezentuje piękne tańce. Znowu o 14.30 Kochanej Spiw. Około 15.00 wręczymy nagrody, więc ci Państwo, którzy robili potrawy, proszę zostać z nami, bo myślę, że chyba się uda wszystkich nagrodzić. Taką mam nadzieję. Pod warunkiem, że te będą przepyszne potrawy. A, tam pachnie tak z kuchni, że na pewno to jest wszystko pyszne. Jakieś, część, że jemy, tak. Jakieś pierogi, jakieś tam, nie wiem, dania, kotleciki i tak dalej, bo to wielokulturowo, więc wielosmakowo będzie na pewno. No i na zakończenie występ zespołu Trzebiatowiacy, a więc bawimy się biesiadnie, na ludowo, ale myślę, że przede wszystkim ważne jest to, że jesteśmy wszyscy tutaj razem. Myślę, że trzeba przejść już do występów, bo dzieciaki są już przygotowane, gotowe. Drodzy Państwo, jako pierwszy zaprezentuje się koło tańca Zabawa. Zapraszam wraz z opiekunką panią Ludmiłą Chrypiczuk.
Działają w tym kole. Drodzy Państwo, poszukujemy tutaj, Marta wśród publiczności wyszukuje bardzo takie osoby postronne, bym powiedziała, które nie są związane z gotowaniem, tak, ponieważ potrzebujemy bardzo dobrego jury, które będzie w sposób oczywiście wspaniały pracowało, ale też, no, że nie wiecie na pewno, jakie tam są potrawy i kto je zrobił, ponieważ potrawy są tylko oznaczone numerkami. To my wiemy, co dany numerek oznacza, kogo oznacza i dopiero na koniec rozszyfrujemy, czyja potrawa jest kogo, tak? Żeby nie było tutaj niejasności, że nie ma żadnych podstępów tutaj, żeby dostać pierwszą, drugą czy trzecią nagrodę. Więc jury będzie na pewno wspaniale pracowało.
Drodzy Państwo, i dalej. Oprócz tego, że chcieliśmy pokazać bardzo symboliczny taniec, zwłaszcza w tej sytuacji, jaka teraz istnieje, wiadomo przecież wszystkim o tym, co się dzieje za granicą, Ukraina, wojna i tak dalej. Ludmiła, nasza prowadząca koło Zabawa, przyjechała stamtąd, pracuje z nami rok w Czerwiatowskim Ośrodku Kultury, więc na pewno ten taniec był bardzo symboliczny, bardzo wzruszający i tak pewnie Państwo to odebraliście. Ale dzieci się też bawią, bo koło nazywa się Zabawa, więc teraz troszeczkę w innym charakterze maluszki, myszki. Są. I za chwilę w tym kociołku wielokulturowym też się pojawią różne potrawy. Bardzo dziękujemy. Koło Tańca Zabawa. Chodźcie jeszcze wszyscy się pokażcie. Cała grupa, chodźcie na środeczek, ukłon, a brawa mają być naprawdę ogromne. Brawo! Koło Tańca Zabawa, tak jak i inne formy u nas działające, zaprasza cały czas do swojego grona. Dzieciaczki, jak mówiłam, niektóre pracowały w ubiegłym roku, ale jest bardzo dużo nowych dzieci, więc na pewno chwilę to potrwa, żeby grupa się tak, że tak powiem, odnalazła. Ale myślę, że ten debiut był bardzo udany i te brawa są naprawdę zasłużone.